Bo gdy myślę sobie o swojej karierze, to tym, co mi pomogło być tu, gdzie jestem dziś, to między innymi właśnie podejście do życia, w którym to ja proponuję, wychodzę z inicjatywą, szukam nowego sposobu realizacji swoich marzeń czy potencjału. Gdy na przykład awansowałam pierwszy raz na stanowisko menedżerskie, to nie dlatego, że ktoś mi to stanowisko, nie wiem, dał w prezencie, no to ja poszłam, zakomunikowałam, na czym mi zależy, zaproponowałam, co mogę zrobić w tym kierunku. I gdy firma zaproponowała awans, ale w Gdańsku, a ja wtedy mieszkałam w Poznaniu, no to co, spakowałam walizkę i pojechałam do Trójmiasta. Idąc przez życie, często szukamy instrukcji, pomysłów i wskazówek od innych. Czasem wręcz oczekujemy, że ktoś nam powie, co mamy teraz zrobić. Rzecz w tym, że udane życie to nie gra planszowa z instrukcją obsługi, gdzie krok za krokiem podążamy utartymi ścieżkami. To przede wszystkim projektowanie i urzeczywistnianie naszych własnych rozwiązań. Agata Waligórska, menadżerka HR, trenerka i konsultantka biznesowa, a także autorka kart komunikacji Jupitania i jedna z twórczyń projektu Pilotki Zmian, opowie Ci, dlaczego warto być mistrzem własnej gry i jak to osiągnąć. W tym podcaście usłyszysz prawdziwe historie z życia ciekawych osób, które opowiedzą Ci o tym, jak odnalazły swoją drogę w życiowym labiryncie. A wszystko po to, by pomóc nam poznać i zrozumieć samych siebie, wpuścić do naszego życia trochę słońca i znaleźć energię do działania. W sam raz na lepszy dzień. Ja nazywam się Bartek Olejniczak i zapraszam Cię do wysłuchania kolejnego odcinka drugiego sezonu podcastu Pozytywny Miesiąc. Posłuchaj. Jakiś czas temu mój brat wyszedł z propozycją, aby podczas następnego rodzinnego zjazdu zagrać w RPG Dungeons and Dragons. No i granie w planszówki jest teraz obok kulinarnych eksperymentów stałym elementem naszych rodzinnych spotkań. Więc przychodzi zawsze taki moment, w którym pada zwyczajowo z ust mojego taty, no to jak, gramy w coś? No i zagraliśmy. RPG, czyli Role Playing Game, polega w dużej mierze na tym, że wcielamy się w jakieś postacie i samodzielnie decydujemy o tym, jakie mamy przygody, jak podchodzimy do tematu, co możemy zrobić. To od nas zależy, co zrobimy. No i trzeba to jedynie jakoś słowem zwizualizować, aby każdy mógł się wczuć w to, co się dzieje. Zasady, chociaż istnieją, są jedynie jednym z możliwych sposobów podejścia do jakiegoś tematu. Czy to brzmi fajnie? No, dla niektórych z nas okazało się trudne. Pytaliśmy bowiem co chwila naszego mistrza, czyli mojego brata, no to słuchaj Adam, ale to co mogę zrobić? Albo ale to tego nie mogę zrobić? Albo no to podpowiedz mi coś. Podobną filozofią takich otwartych możliwości kierują się gry i zabawki dla dzieci, zresztą skoncentrowane właśnie na tym, żeby budować kreatywność u nich, tak zwane open-ended play, które są dowolną formą zabawy, która właśnie nie ma zasad i ograniczeń. Nie ma jednej predefiniowanej jakiejś, nie wiem, definicji czy sposobu użycia. Gdy samemu jest się projektantem takiej sytuacji czy narzędzia, okazuje się, że to jest to dużo łatwiejsze, bo taką filozofią na przykład kierowałam się projektując karty komunikacji dla rodziców i opiekunów dzieci, ale od rodziców notorycznie dostawałam zapytania, no a jak się w to gra? Od czego mam zacząć? No to jak wygląda scenariusz rozgrywki? Chociaż zasadą było to, że właśnie nie ma tych zasad, w takim sensie, że można było stworzyć swoje własne w dowolny sposób, w zależności od tego, czego moje dziecko potrzebuje, albo w jakim jesteśmy, nie wiem, wieku czy sytuacji. Szukanie tego swojego scenariusza okazało się wyzwaniem i finalnie ja sama też zaproponowałam ileś tam opcji, które wymyśliłam, licząc, że one będą inspiracją do tworzenia przez rodziców kolejnych. I z moich obserwacji przed takim samym wyzwaniem stajemy na co dzień, w sensie w pracy czy w realizacji swoich planów. Bo gdy myślę sobie o swojej karierze, to tym, co mi pomogło być tu, gdzie jestem dziś, to między innymi właśnie podejście do życia, w którym to ja proponuję, ja wychodzę z inicjatywą, szukam nowego sposobu realizacji swoich marzeń czy potencjału. Ja to komunikuję, podpowiadam, sprawdzam. Gdy na przykład awansowałam pierwszy raz na stanowisko menedżerskie, to nie dlatego, że ktoś mi to stanowisko, nie wiem, dał w prezencie, no to ja poszłam, zakomunikowałam, na czym mi zależy, zaproponowałam, co mogę zrobić w tym kierunku. I gdy firma zaproponowała awans, ale w Gdańsku, a ja wtedy mieszkałam w Poznaniu, no to co, spakowałam walizkę i pojechałam do Trójmiasta. Gdy koordynowałam zespół regionalnych menedżerów sprzedaży i uznałam na przykład w pewnym momencie, że bardziej od liczb kręci mnie rozwój innych, to znalazłam taki sposób, który to umożliwiał, ale proaktywnie go szukałam. I
Znowu podjęłam jakieś działanie, chociaż wymagało ode mnie kolejnej przeprowadzki, tym razem z Poznania do Warszawy. Gdy realizowałam projekty zarządzania zmianą w obszarze wdrażania akurat nowego CRM-u w takiej globalnej firmie, to z jednej strony byłam niezwykle dumna, że mnie w ogóle do tego projektu zaproszono, bo to było takie docenienie moich działań jakby w tej firmie, ale na arenie międzynarodowej. Jednocześnie, realizując ten konkretny projekt, okazało się, że jest on dla mnie okrutnie nudny. No i wtedy co? Zadałam sobie po prostu pytanie, okej, no ale to co by zwiększyło atrakcyjność tego zadania? Albo co by się musiało, nie wiem, zmienić, czy czego po prostu potrzebuję więcej, żeby chcieć być jeszcze w tym projekcie? I tym samym przyjęłam ofertę przedłużania roli o kolejne pół roku, ale w Australii i Nowej Zelandii. Spełniłam tym samym moje największe wówczas marzenie, nie tylko podróżnicze, jeżeli chodzi w ogóle o marzenia. Na mojej bucket list myślę, że to było top 1, a jak wylądowałam samolotem w Nowej Zelandii, to aż łzy wzruszenia mi spadały. Ale poza testowaniem tego właśnie, co daje mi w pracy radość, testowaniem w takim sensie, że właśnie podejmowałam różne działania, czasami odrzucałam, szukałam nowych i tym właśnie wychodzeniem z inicjatywą, co do sposobu wykorzystania, nie wiem, moich talentów, to też takim dużym krokiem milowym były dla mnie szkoła trenerska i międzynarodowa certyfikacja z coachingu. Bo to one z jednej strony zwiększyły moją samoświadomość, ale też nauczyły mnie w ogóle totalnie innego podejścia do pracy w grupie, do komunikacji, do, no właśnie, do współpracy czy zarządzania jakąś grupą i zbudowała po prostu ciekawość drugim człowiekiem. I ja z dominującej petardy, jak byłam odbierana, zamieniłam się po prostu w uważną i skuteczną kobietę. Gdybym więc miała dziś powiedzieć, co warto zrobić po drodze, no to próbować. Raz, drugi, dziesiąty, wyciągać wnioski, proaktywnie komunikować właśnie te swoje potrzeby i potencjał. Ten ostatni poznałam też dzięki feedbackowi od innych, czy różnym testom psychologicznym, kompetencyjnym, czy po prostu autorefleksji. Podczas szkoleń, które ja prowadzę, to tłumaczę też moim uczestnikom, że jakby samo szkolenie niczego nie uczy, no to praktykowanie po, eksperymentowanie już po naszym spotkaniu, tym edukacyjnym, to jest to wyciąganie wniosków z tych eksperymentów, to jest zbudowanie jakiegoś na przykład systemu, który będzie wspierał zmianę nawyków, to dopiero przynosi efekty i jakąkolwiek zmianę, na przykład umiejętności, czy po prostu w zachowaniu. Jak to ja mówię, no nie myślenie, a działanie działa. Na przykład nie mogę pochwalić się jakąś długą refleksją i tu nie wiem, czy mówię to z dumą, czy po prostu czasami też z zaskoczeniem. Gdy na przykład niemalże tydzień po pierwszej rozmowie otworzyłam ze wspólnikiem kuchnię Powolność, czyli wegańską restaurację w Poznaniu, albo kupiłam działkę pod budowę domu na granicy polsko-czeskiej, po prostu niemalże wjeżdżając jednego dnia i się zachwycając miejscem, a drugiego dnia już odwiedzając okoliczne działki w poszukiwaniu kontaktów do sprzedaży. A działka poza pięknym widokiem na górę nie oferowała nic więcej, więc jak akurat wybuchła pandemia, no to byłam w kropce, a już miałam działkę kupioną. Większość jednak z tych tematów czy aktywności, które podejmujemy, jest jednak odwracalna. I dlatego ja lubię eksperymentowanie, bo często można je po prostu jakoś, nie wiem, zmienić, dostosować, no albo w ogóle, nazwijmy to, anulować. No gastronomię porzuciłam, chociaż Powolność żyje i ma się lepiej pewnie niż doskonale, a działkę w górach zamieniłam finalnie na tę pod Poznaniem. No i mam męża, który w tle analizuje i gdy potrzeba, odpowiada, co może pójść nie tak. Dziś spełniam się w wielu rolach zawodowych, a to, co najmocniej wpływa chyba na moją skuteczność i produktywność, i pewnie też są to dwie rzeczy, na które w ogóle zwracam uwagę jakby w swojej codziennym takim pracy, to też doświadczenie, że rzeczy zajmują naprawdę tyle, ile na nie poświęcimy. Wiadomo, że dziś łatwo mi może mówić, bo wcześniej te doświadczenie pozbierałam, poeksperymentowałam, wiem już, co można, czego nie można, albo po prostu co chcę, ale z racji tego, że jestem świeżo upieczoną mamą, no to ta sama praca nagle zajmuje mi połowę czasu, bo po prostu tylko tyle go mam. Był też czas w mojej karierze zawodowej, no właśnie, gdy tego czasu było, nazwijmy to umownie, więcej, i wtedy mój największy błąd polegał na zatraceniu się w pracy i pracoholizmie. Ja nie miałam problemu z tym, żeby o 23 odpisywać na maile, bo wydawało mi się, że po prostu sprawia mi to frajdę. Ale jak sobie możecie wyobrazić, takie sytuacje nie kończą się dobrze. U mnie skończyło się w szpitalu,
najpierw kolano, potem kręgosłup, operowany zresztą finalnie trzykrotnie, po prostu powiedziało mi stop i nie mogłam pracować przez kilka miesięcy. No i te kilka miesięcy też dało mi do myślenia. Wiem, że dla niektórych takim zimnym prysznicem była też pandemia, no, gdy na przykład nagle stracili pracę i musieli sobie zadać pytanie, no to kim jestem bez pracy? A odpowiedź czasem nie przychodziła. I to jest też okej, w sensie, żeby po prostu się zatrzymać, pomilczyć ze sobą, poznać się na nowo i odpowiedzieć sobie na pewne pytania. W ramach podsumowania to może podzielę się z Wami jeszcze, co pomaga mi w regularnej motywacji do działania. I też bardzo często osoby, które ze mną pracują, wspominają o tym, że właśnie, bo ja działam, bo jestem skuteczna, ale to są rzeczy, które mi właśnie w tym pomagają. I po pierwsze, to jest moja partnerka produktywności, czyli to jest osoba, z którą spotykam się zazwyczaj raz w tygodniu, z którą planuję, rozliczam każdy tydzień pracy, ale też planuję, że tak powiem, rocznie czy kwartalnie to, co jest dla mnie ważne. I faktycznie, jak wiem, że ma przyjść ten poniedziałek, w który się spotykamy, to ja po prostu jakby mobilizuję się do tego, żeby dopiąć tematy, które chciałam dopiąć. Drugą rzeczą jest w ogóle planowanie pracy, w tym pracy głębokiej, czyli jeżeli mam rzeczywiście takie rzeczy, które je wymagają, no to one są w tym moim kalendarzu. No, a żeby to się też zadziało wszystko, no to właśnie potrzebne jest zdefiniowanie zarówno celów, czy tego, co chcę wdrożyć i w jaki sposób. I trzecia rzecz, która jest trochę też powiązana z tymi dwoma pierwszymi, to jest stworzenie not to do listy. Czyli, no właśnie, nie to-do listy tego, co chcę zrobić, tylko takiej listy, która służy do wyłapywania działań, które po prostu nie są dla mnie wartościowe, w sensie nie wnoszą wartości, albo które zajmują czas, są marnotrawstwem czasu. I to są takie rzeczy, które jakby świadomie ja decyduję, że hej, no tego nie będę robić, nie wiem, w danym momencie, na wakacjach, czy po prostu w danym roku, czy w ogóle. I na takiej liście u mnie znajdują się na przykład rzeczy, które mnie z jednej strony interesują, ale po prostu nie będę się ich teraz uczyć, bo wiem, że nie nauczę się wszystkiego. A mam nawet książki, których nie przeczytam na przykład w tym roku, bo wiem, że przeczytam tylko ograniczoną ilość, więc jakby muszę bardziej selektywnie do tego podejść. Tam mam też tematy szkoleń, których nie będę realizować w tym roku, bo potrzebuję na przykład skupić się i porozwijać jakiś inny wątek. Tam mogą być też rzeczy, które odbierają mi energię, a mam tendencję do ich podejmowania, typu na przykład ktoś do mnie dzwoni, słuchaj, czy możesz pomóc wy? I ja wtedy się zgadzam, a potem żałuję na przykład. I one też są na tej mojej to-do liście. Umieszczenie tego tam powoduje, że ja też potem już mniej czasu poświęcam na podejmowanie decyzji, czy coś zrobić, czy nie. Trochę na zasadzie, czy mogę, czy nie mogę, co mówi mój wewnętrzny kodeks życiowego RPG. Ale pewnie o każdym z tych pojęć można by nagrać osobny podcast, więc ja jedynie polecam po prostu zerknąć, poszukać więcej o tych pojęciach. No i to, co najważniejsze, przetestować, poeksperymentować na sobie. Nie ma jednego właściwego sposobu na osiągnięcie celu. I to jest zarówno dobra, jak i zła wiadomość. Dobra, bo oznacza, że ilość możliwych scenariuszy jest ograniczona wyłącznie przez naszą kreatywność. Zła, bo nie ma na kogo zrzucić winy, jeśli nam nie wyjdzie. Idąc więc za przykładem Agaty, szukajmy, twórzmy, proponujmy rozwiązania. Mówmy o tym, czego chcemy i czego potrzebujemy, a tym samym przejmijmy kontrolę i inicjatywę nad naszymi marzeniami. Bo jesteśmy nie tylko mistrzami, ale też twórcami naszej gry. Życzę Ci pozytywnego dnia i do usłyszenia w następnym odcinku.